Jesteśmy na finiszu pierwszego z etapów wprowadzania reformy edukacji w Łodzi. Jutro sesja Rady Miejskiej z przyjęciem nowej siatki szkół. Chcieliśmy na początku jako Prawo i Sprawiedliwość podziękować wszystkim rodzicom, wszystkim nauczycielom i wszystkim radom pedagogicznym, które spotykały się z nami przez ostatnie tygodnie, którzy dzwonili do nas, wysyłali do nas wiadomości i maile. Wiele z postulatów naszych jako Prawa i Sprawiedliwości i postulatów rodziców i nauczycieli zostało wprowadzonych. Przypominamy, że pierwsze dwa warianty, wariant A i wariant B, od początku były nie do zaakceptowania, o czym mówiliśmy na wcześniejszych konferencjach. Cieszymy się, że te postulaty, które zostały zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość, przez rodziców, przez nauczycieli, są wysłuchiwane i są wprowadzane w życie. Mamy nadzieję, że będą elementem jutrzejszej uchwały. Natomiast uważamy, że ustawa jest dobrze przygotowana i jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy dążyć i przekonywać Urząd Miasta Łodzi do wprowadzenia tej reformy w Łodzi w sposób wzorcowy. Jest jeszcze kilka rzeczy, które można zrobić i przygotować do jutrzejszej sesji, tak żeby ta zmiana, dobra zmiana w polskiej, w łódzkiej edukacji mogła się odbyć, żeby była zgodna z wytycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji, mówiącym o tym, aby jak najmniej wygaszać placówek, bądź ich w ogóle nie wygaszać, żeby ograniczyć zmianowość w szkołach, aby w perspektywie móc zatrudniać dodatkowych nauczycieli. To, co jest jakby dobrem, które udało się wypracować od początku stycznia, kiedy rozpoczął Urząd Miasta Łodzi przygotowania do wdrożenia reformy, to tak naprawdę odrzucenie wariantu A i odrzucenie wariantu B. Tak naprawdę już dzisiaj nie możemy nawet mówić o wariancie C, gdyż wariant C został zmodyfikowany wczoraj na Komisji Edukacji. Pan prezydent Trela przedstawił punkty, które rozładowują zaognienie, które powstało po pojawieniu się wariantu C. Zaognienie choćby w szkole podstawowej numer 1, gdzie po wprowadzeniu wariantu C nie byłoby możliwości kształcenia na poziomie podstawowym i liceum również miałoby problem z funkcjonowaniem. Połączenie gimnazjum numer 1 i gimnazjum 28 rozwiązało inny konflikt, inny problem, choćby liceum 29 na Zelwerowicza. To pokazuje, że ta praca choćby Prawa i Sprawiedliwości w Komisji Edukacji, która od samego początku na te punkty wskazywała, daje efekty. Cieszę się, że mieszkańcy zgłaszali do nas również te wszystkie swoje postulaty, bo mogliśmy je kolportować na forum Komisji Edukacji i wypracowywać wspólnie jako Komisja Edukacji pewne zmiany. Cieszymy się, że Wydział Edukacji do nich się przychylił. Niemniej jednak nie możemy się zgodzić z 30-procentową dwuzmianowością. 30% szkół w tym momencie ma dwuzmianowość i nie jest tak, jak zostało to przedstawione na konsultacjach społecznych przez Wydział Edukacji, że ustawodawca zmusza do przeniesienia całe klasy, a jedynie daje taką możliwość. To jest diametralna różnica, ponieważ rodzice odebrali to, że ich dzieci nie będą mogły ukończyć szkoły podstawowej w budynku, w którym rozpoczęły, co nie ma odzwierciedlenia w ustawie Prawo oświatowe. To jest bardzo ważna kwestia, która się zgłaszała i która bardzo wiele argumentów padało ze strony mieszkańców. Niemniej jednak przy tej dwuzmianowości, którą by można było rozładować, chcielibyśmy zwrócić uwagę jeszcze na kilka miejsc w naszym mieście, które wymagają interwencji. Wydaje mi się, że te rozmowy, tak jak zapowiedział pan prezydent, będą trwały do godziny 9 rano jutrzejszego dnia, kiedy na sesję Rady Miejskiej zostanie przedstawiony ostateczny wariant, jak będą wyglądały sieci szkół. Wydaje mi się, że pan prezydent powinien spożytkować ten czas na choćby pochylenie się bardzo głębokie nad problemem gimnazjum 19, które naszym zdaniem powinno stać się liceum języków wschodnich. Wydaje nam się, że skoro utworzyliśmy jedno liceum, o czym wcześniej nie było mowy, konsultacjach, to chciałbym zaznaczyć, nie było mowy o utworzeniu jakiegokolwiek liceum. Dzisiaj już wiemy o tym, że w wariancie C powstaną dwa nowe licea. W takim układzie, jeżeli już idziemy w stronę jakościowego wyboru, które liceum będą wybierali nasi uczniowie, to dajmy możliwość tym gimnazjom, które mają najwyższe wskaźniki osiągnięcia edukacyjne,
żeby stały się liceami. Mówimy tu o gimnazjum 29, mówimy tu o 18 i mówimy tu o gimnazjum numer 19, ale już powiedziałem, tutaj jest osobny program wychowawczy, autorski, który jest zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty i Ministerstwo Edukacji. Kolejną rzeczą, która wydaje nam się bardzo słuszna, jest utworzenie małej szkoły podstawowej na ulicy Królewskiej, które rozładuje bardzo dużą szkołę na ulicy Powszechnej. Szkoła 162 jest bardzo dużym budynkiem, jeszcze otrzymuje budynek po gimnazjum 43. Wydaje nam się, że słuszne jest utworzenie szkoły podstawowej z kilkoma oddziałami po to, żeby te dzieci miały bliżej zdecydowanie, bo z jednej strony osiedla Chojny mamy ulicę Powszechną, z drugiej strony ulicę Pryncypalną i to są jedyne dwie szkoły podstawowe na tym osiedlu. Wydaje nam się bardzo słuszne, żeby te szkoły podstawowe zgodnie z myślą, którą przewodnią ustawy Prawo Oświatowe, żeby wprowadzić taką szkołę bliżej ucznia. Kolejnym miejscem, w którym chcielibyśmy, żeby utworzono szkołę podstawową, jest to gimnazjum numer 5 na ulicy Sienkiewicza. Wydaje nam się słuszne przy rozwoju architektonicznym, urbanistycznym miasta, szczególnie osiedla na ulicy Tymieńskiego, że warto, żeby tam powstała szkoła podstawowa i rozładowała ilość uczniów w szkole podstawowej numer 12 i numer 14, które są w okolicy, ponieważ tam już miejsca na kolejne oddziały nie ma. Kolejnym punktem, pozwolicie Państwo, jest brak utworzenia w tym momencie przez władze miasta, brak takiej decyzji utworzenia szkoły podstawowej na ulicy Dibuła. Wydaje nam się, że bardzo słuszne jest utworzenie tam nowej szkoły podstawowej przy założeniu, że nie będzie zobowiązania i musu przechodzenia całych obwodów, całych klas do tej szkoły, a stworzenie nowych obwodów będzie powodowało tylko i wyłącznie nowy nabór kolejnych roczników do tej szkoły. Odległość między szkołami powyżej kilometra pomiędzy filiami jest niedorzeczna i jest sprzeczna z zasadami, które powstały w prawie oświatowym i uważamy to za słuszne, żeby tam powstała szkoła podstawowa. Sam dzisiaj, żeby nie było tak, że my tylko i wyłącznie krytykujemy, dzisiaj będę obecny również na spotkaniu w 6 liceum ogólnokształcącym, gdzie też jest ogromny problem, że 6 liceum nie chce zmienić swojej lokalizacji, a jednocześnie miasto zdecyduje się o wygaszeniu gimnazjum 44 na ulicy Deotymy. To jest bardzo ważne, żeby w budynku gimnazjum 44 była kontynuowana edukacja, gdyż infrastruktura i sportowa, i samej szkoły jest idealna do tego, żeby dalej kontynuować kształcenie, a przy tej sytuacji, której jest obecnie, 6 LO i 83 podstawówka, jeżeli one będą dalej funkcjonować w jednym budynku, i liceum ogólnokształcące zostanie okrojone poprzez ilość oddziałów, bo nie będzie miało możliwości przyjęcia kolejnego rocznika i szkoła podstawowa będzie musiała ograniczyć ilość oddziałów na danym poziomie kształcenia ze względu na to, że dwa kolejne roczniki musiałyby uczyć się w tym budynku, co jest pod tym względem niezrozumiałe i niegospodarne tak naprawdę. I tutaj mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj przekonać społeczność 6 liceum ogólnokształcącego do tego, żeby jednak placówka się przeniosła na ulicę Deotymy. Myślę, że większość tych naszych postulatów, które jeszcze są w przestrzeni publicznej i mam nadzieję, że do jutra, do godziny 9 rano pan prezydent Rela będzie w stanie te postulaty zrealizować, pozwolą nam na wprowadzenie tak naprawdę prawdziwego oblicza tej reformy, bo jeżeli byśmy przyjęli wariant A, tak jak założyły władze miasta w momencie, kiedy zakończyły się konsultacje społeczne, to tak naprawdę wygasilibyśmy 36 gimnazjów i powstałyby 3 podstawówki. Dzisiaj wiemy o tym, że na przykład na Górnej nie powstanie żadna podstawówka, mimo że jest taka potrzeba wynikająca z demografii. Chcielibyśmy, żeby realizacja tej ustawy była jak najlepsza, dlatego dokładamy wszelkich starań i wykazujemy dobrą wolę w kwestii pracy nad tymi zmianami.